Siemaneczko, moja mordeczko, witam cię na moim live'ie z gry Scrap Mechanic. W serii kreatywnej, w której buduję pojazdy, jak i je testuję. A tym razem chcę wam pokazać ukończoną lokomotywę SM42, którą musicie kojarzyć z poprzedniego live'a. Tylko że mam tendencję do tego, że ja poza live'em skończę całą lokomotywę. Chociaż chcę zrobić wyjątek na jednej. Zrobiłem stację. Nie patrzę na tą lokomotywę, nie. Na wąskotorowy już obmyślałem, jak by mogły wyglądać tory dla nich. Będą proste i tak dalej. Przejście pomiędzy stacjami, dalej nie patrzę na tą lokomotywę, tylko tu pięknie, pięknie. Dobra, no to już teraz manewrowa, stalinowóz manewrowy 42. Skrótami tak mówię. Wygląda w ten sposób, dym leci. Co 5 sekund częstotliwość. Nawet z góry wam pokażę. O! Tak wygląda. Ma też, jak widać, te przyłączenia między lokomotywami na wszelki wypadek, ale z tego co wiem, SM42 i SM42 chyba też nie będą fajnie działać. Ale na pewno nie współgrają. Ta lokomotywa nie jest taka fajna, jeśli chodzi o EU07, bo flagi są ciągłe, przez to się najprawdopodobniej to coś ciągle się kręci. Przejścia są normalne, nie trzeba jakoś dziwnie skakać. Oraz tutaj wejdzie do lokomotywy. Siedzeń już nie będę ani trochę stosować w lokomotywach, ponieważ lubię tak budować na stanie. Tak wygląda w środku. Dorobiłem tam jeszcze, tak jak widzicie, taką linię po jednej stronie, ponieważ są fajne wagony, które kiedyś robiłem i są właśnie tylko na takie dostępne, chudsze tory. Manewrowa jak manewrowa. To funkcje. Przednie światła. I to jest jeszcze takie fajne coś, że jak się uruchomi wszystkie światła, to też napis się uruchomi. Uruchomi. Zaświeci. Pierwsze dwa czerwone są pod przód. Tu widać. I te tutaj są na tył. Uruchomię wam wszystkie, nie będę marnować, o. Działa ładnie. Oś wejdź. Też oświetlenia w kabinie. Masa, prędkość i przyspieszenie. Tu też jest czuwak. Uruchamiamy czuwak, dioda o czuwaku się zaświeciła. No on jest taki właśnie jak czuwak, trzeba trochę poczekać. Działać działa. I to wszystko z od... Nie, jeszcze trąbienie. O. Muszę przyznać, że nawet ładnie mi wyszła. Musiałem trochę pokombinować. No ale teraz ważniejsza część, czyli jazda. Nastawnik do przodu, do tyłu. Tak jak w prawdziwej to tak wygląda. A tutaj musimy przykręcić kierownicę do jazdy. No to ustawmy może najpierw jazda do przodu. Światła manewrowe. O, czuwak może być, żeby było takie, jak w prawdziwej jeździe z lokomotywą. W lokomotywie ruszamy. Jedziemy!
Zielona dioda się jedzie. I czuwak, który też tutaj nic więcej nie robi. I uwaga, teraz pojedzie do tyłu. Postaram się odbić od tego. Dobra, odbiłem się. I uwaga, patrzcie teraz na to. Uruchomię obydwa kierunki. Do przodu. Do tyłu. Nie można. Mogę podgłośnić muzykę. O. A właśnie, jeszcze polecam wejść na mojego Discorda, link jest w opisie, z tego co pamiętam. I tam są codziennie powiadomienia o moim live. Tak się prezentuje. Jest naprawdę ładna. Pójdźmy ją do jazdy, niech sobie pojedzie. No i zauważyłem bardzo w sumie śmieszną rzecz, że jak lokomotywa jedzie, jak widzicie, że jak ona rusza, parkour! A. Patrzcie na ten tym. I już ładnie dymi. Dobra. Cofnijmy. Jeździć, jak widać, jeździć bardzo szybko. Można sobie zwiększyć moc, ale tutaj jako tako nie ma wejścia do maszynowni. A to cofanie tutaj jest. Jedziemy. Wyskakuje. A pociąg sobie pojedzie. Ja bym się serio tymi pociągami bawił godzinami, ale ponieważ to jest stream, w którym mam zacząć robić SM31, no to nie mogę. Ale postaram się robić na podstawie SM42. No bo w końcu to jest dalej ta sama seria, więc mają dużo wspólnego. Tylko czy jest to już pytanie, że muszę zrobić potrójną oś? Google. SM31 grafika. Tak, muszę to robić potrójne. O Boże. EU07. Też tutaj zmieniłem i dodałem światełka i nie ma już siedzeń, żeby to było takie ten. No i teraz przerobić ten wózek, ludzie. Więc tak, 11 klocków odstępu. I potem są te koła, więc już muszę zrobić 9. 7 klocków. Wow, się po takim czasie jeszcze matematykę pamiętam. Nie no, już serio niedługo będzie szkoła i streamy no tak się ograniczą, tak leciutko, tak ciup ciup. Teraz wheel. Road, a ja chcę sand. Sand wheel. Okej. Okay.
Dobra. Teraz ten wózek. Odkrajam to. Usuwam. Dwa klocuszki. Spawam za środek. Dobrze. Źle. Znowu za środek. To jest za wysoko? Aha. Dobra. W sumie co ja robię? Odwzorowałem znowu tę samą oś. Dobra, nieważne. Zapomnijmy o tym, co ja właśnie odpaliłem. Ta oś się mi przyda. To też się nie przyda. I czy zrobię poprawnie potrójny wózek? Ano jo. Dobra, teraz to jest tak. No i mamy trójosiowy. Ale tak jest bardzo duży, muszę przyznać. Nie wiem, jak sobie poradzę z dorobieniem tego, żeby SMK jakoś dała sobie radę. Coś się wymyśli. Coś wykombinuje. I potrójny wózek będzie. Tak wygląda wózek. Serio, będzie to musiał być dosłownie te wózki tak opchane obok siebie, że nie wiem, czy to będzie skręcać chociaż. I mamy wózek trójosiowy. Jedzie? No jedzie. Tylko że trójosiówki po środku mają tylko tak. To będzie też bezpieczniejsze, żeby... Bo w skręcie to nie będzie ładnie wyglądać, jak tak będzie. To będzie ocierać, jakby przesuwały się wtedy tory. Ale już mamy gotową trójosiówkę na swe to. Wózek SM31. Dobra. Teraz tak jak zrobiłem to w SM-ce pierwszej. Dodam sobie tak. Ciężko będzie to przespawać, no bo odnaleźć miejsce, no środek to znajdę. Chyba ten to musiał jeszcze przedłużyć jakoś. Już mamy problem, bo podnośnik jest chyba za blisko. Teraz czy to środek? To jest środek. Tu! Przecież ja nie wiem, czy to w ogóle będzie chociaż chciało skręcić. To będzie taki problem. A
ale będzie tak samo jak w Realu, czyli niektóre trójosiówki nie mają dostępu do paru miejsc. O Boże. Ja to muszę krócej jednak. Nie wiem, czy bym nie przedłużył. Co tyle? Jaka to będzie wielka lokomotywa? No błagam, to będzie bardziej lokować niż dwie SM42. Dobra. Raz, dwa, trzy. Najlepiej by były trzy odstępy. Taki minimum, ale chcę to robić, żeby to było tyle odstępów pomiędzy osiami. Bezpieczeństwo. O jacie, jakie to jest wielkie, no ludzie. Albo wiecie co? Podnośnik już i tak coś tam ustawia. No. Jej. Teraz jeden od koła, jeden od koła, trzy, to już od to odcinam. Ja, to jest takie długie. No to tak wygląda nasza SMK-31 na początku. Będę potrzebować obok SM-42 z oczywistych powodów. Okej. Cofnijmy się. A więc już stoję tutaj i mam wzór w stosie. No ja trzymam z internetu oczywiście. To jest po prostu prostokąt z dorobioną kabiną. He. Nie wiem. Przepraszam, nie wiem czy SM31 jest taką manewrówką, to jest takie wielkie. Pewnie dlatego jest a nie, SM48 to też jest takie wielkie. Jaha. Największe lokomotywy pod wyglądem są jako manewrowe. Już takie typowe, które bym wziął, że powinny być manewrowe, są towarowe. Tak, będę przystanować tak cicho. Mogę wam puścić głośniej muzykę, bo na pewno będę od czasu do czasu gadał albo w ogóle.
czekajcie, czy SM tak ma. Nie. To jest po prostu wielka blacha. To robi tą wielką blachę. Ja naprawdę nie wiem, jak tą lokomotywę... Przecież ona jest wielkości tego peronu. Nie wiem, czy ją będę wykorzystywać, kiedy będę robił role play. Co najwyżej do przestawiania wagonów. A właśnie, a propos wagonów. Ponieważ jak widzicie, te lokomotywy są bardzo duże i jak się zespawa takie dwie ze sobą, to lagi są niemiłosierne. Więc wagony będą robione, żeby wyglądały, działały podobnie, ale żeby były w takiej wersji light, żeby nie było takich lagów. Albo lokomotywy w wersji light, żeby były super wagony. Super, a nie super. Na kolejnym live chyba będę chciał zbudować ST-44. To jest fajna, towarowa maszynka. Będę używać chyba te same osie. Tu. A to obniżę. Tak. Będzie fajniej. Będzie więcej lagów. Wejść jest tutaj tak. Tutaj przekopiuję to. Dosłownie kopiuj wklej. No, ale będzie fajny moment z tej serii, Tyle tutaj mówię, tyle się tutaj śmiejecie, że to jest normalnie przesada. No, To będzie najlepszy fajny moment, jaki bym zrobił. Jeśli w ogóle będę robić. Od tego zacznę. To jeśli bym zrobił tak. Lokomotywa sporo ucierpi. Osoba, która zrobi z tego live'a fajny moment, tylko z tego live'a, i będzie to fajny moment dłuższy niż 10 minut na jego temat, na przykład kiedy mówię śmieszne rzeczy, czy ja coś mówię śmiesznego, to ma za free moderatora. Powodzenia! Nie no, żarty jest moderatorem, ponieważ ten challenge jest niemożliwy nawet dla mnie. Nawet dla mnie, po co ja to powiedziałem? Ja nie umiem robić w ogóle w danym momencie i to jest problem.
Jej, kwadrat prostokąt. Jej. Prosty prostokąt. Jej, skończony prostokąt. Przepraszam, równoległobok. Nie wiem, tu będzie kabina. A, jestem za gruby. Trzeba zmienić postać na damską. Okej, to tylko tak dla wyglądu. Później zmienię wygląd tej kabiny. Przejść. Jak tu ciasno, łopanie. Dobra. Teraz sobie jak w środku wygląda. Tak wygląda. Proszę, jak jestem 42, tylko troszkę bardziej polsko. Jakie się te 22, o co chodzi? Skąd się to wzięło? No dobra, no. Da się zrobić. Nawet wyższe zrobię. Okej. Tu odstęp. Takie coś. Inaczej, inkap. Ja. Tak ciężko zrobić zdjęcie w środku SM431. Czy ma jakieś prawa autorskie wtedy takie zdjęcie? Nie ma. Może interior. To jest jeszcze mniejsze. Wchodzi się tak od boku? Nie, wchodzi się tak od boku. Wchodzi się przodem i tyłem. Czyli ta strona to będzie wejście.
czuje grupasą jak ja. Oja. To wiem. Kabinę powiększam. Dla takich grupasów. Teraz sobie wejść utrudniłem. Wejście 3. To by było to tak zamknięte. No to drzwi będą problemem. Nie no, zrobię tutaj drzwi. Tu jeszcze tak. Okej. To już poszerzę. Klas. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Opoż. Okej. To już tak. Wejście tutaj będzie właśnie z dwóch stron. Czy to jest dwustronne, czy to jest jednostronne, że tak to nazwę. Wygląda, żeby mogło funkcjonować jako dwustronne, ale czy tak? Jakiś brylant mi znalazł, Boże. SM40. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jeśli wiecie, czy tylko z tej strony to jest do jazdy, czy jest i tutaj strona, w której masz przekrętła do jazdy i tutaj jakby odbicie. Ja na razie tu zrobiłbym drzwi kolejne. A z tyłu... kolejne okno. W sumie silnik by było łatwiej, gdyby był z tyłu. Więcej miejsca. By było też wejście. To jest kwadrat, prostokąt, jakkolwiek to można nazwać, to już to mogę tak zamknąć. Oto jest SM31 w skali 1:1. Jo, kto dziwnie wygląda. Myślałem, że moje SM42 wygląda najdziwniej, bo kabina a wielkość tego przodu, ale to wygląda dziwnie, takie długie. A tam histeryzuje. Dobra, dopóki mogę,
wiem, tutaj będzie Acceleration, a tu będzie Mass. O, Mass. Jej. Jak będę robić te nowsze lokomotywy? Na przykład nowa SM42, to już będę się posługiwać number blokami. Ułatwić sobie trzeba życie. Klas 6. A, to jest Chrome. Jeszcze to zmienię. O. Czy już można tak robić? Chyba nie. Aby mógł pochylić to okno jakoś, ale by była dziura. A dziur nie lubię. Dobra, jakoś się by dało tutaj kogoś upchać. Kogoś nie tak grubego jak ja. W grze, spokojnie, prawda, to jestem normalny, to tak nazwę. Dobra. Tak szut, bo nawet wyglądało. O nie, przyciski zlikwidowałem. Switch. Mam problem. Nie mam problemu. Tylko switch. A, to jest dobra. No to button. Just a level. Piękny. Są pisy. Szukam tego. Znowu będzie oświetlenie przyrządów. Światła. Co tam jeszcze lokomotywa ma? Ano, jeszcze ma to. O Boże, nie. Aha. To jest ten. Oświetlenie, no. Tu będzie znowu to samo. Letter. Teraz szukać S. M. 31. Okej, teraz tak w ogóle jak to wygląda? Czy jest ten napis? Chyba nie, nie ma. No tak, bo to jest chyba eksportowane do naszego kraju, to nie ma tego napisu. Jestem. Dobra. A światełeczka. Inną szyję. Jak wielkie. O Boże.
Może to będzie dobre. No, to będzie ok. Chyba są jeszcze lepsze. Jakie były ogromne. Takie młach, takie... O! Są... Fight for Trumps. Beach. Triangle. To expect. A. No mam taką modyfikację na to. To jest po prostu light. No, a właśnie to są jeszcze takie fajne. Mogą być nawet lepsze, no mogą być na pewno lepsze. Będą lepsze. Muszę wyżej to położyć, a po co? Teraz w góry na środku i mamy SM31. Nawet wygląda. Wygląda. Jak się długo biegnie, no to jest już coś długiego. Myślicie, że zbudowaliście w skrapie długie lokomotywy? Otóż jesteście w błędzie. Zastanawiam się, czy tego nie położyć do góry, ale nie zostanie jak w oryginale. Jej. Dobra, teraz połączyć to z sensem. Sansem. Oświetlenie urządzeń. Jej, tak będzie wyglądać mniej więcej lokomotywa w środku. Chociaż jeszcze to się na pewno spuknie. Dobra. Gdzie dym wylatuje? Akurat to są zdjęcia, na których lokomotywa stoi. A nie, na kabinie. Prawie. Prawie idealnie na kabinie. To ja sobie pozwolę wciąć tu. Teraz train steam. Teraz moja sztuczka, czyli sensor.
Widzicie, jak działa. To teraz podłączmy to. Będzie zadyma. I wyjdę na dwór. Widać, widać, działa, działa. Teraz potrzebuję number block. Bramka na or. Oraz światło jazdy. Zielone. Okej. Blokada. No właśnie, muszę jest zrobić kierunek 1, kierunek 2. Tutaj pod tym głowy do tych botów. Fajne. Teraz tutaj wiecie, no. Okej, jeden. Teraz nad tym. Tak, mam pistona chyba, no to muszę sobie znaleźć. Tylko kto ma moduł, używam wyszukiwarki, no bo tego jest tyle. Nie, no to... To... To sobie będzie krążyć. Silnik elektryczny. Teraz ten przycisk tutaj. Dobra. Na jedynkę. Jak ten sensor spać, to odegra dźwięk, zapali światła. A, to są światła. Dobra. Więc teraz jeszcze ten przycisk tutaj podłączę pod to. Dobra. Uruchommy. No, mamy czuwak. Prosta budowa. Światła są.
to jest od jazdy. Czuję się oszukany pod jakimś względem. He? A. Dlatego jestem oszukany. No. To teraz pomalować odpowiednim kolorkiem. Okej. I tutaj tak, tutaj tego nie zrobię, bo się przycisk zawali. To będzie po jednej stronie tylko. Pip. Ojej. Jak najwolniej jak się da. Oraz gdzie jest uruchomiony ten przycisk. Teraz to pod to. To pod to. Czterdzieści pięć. Średnio. I to podłączyć pod odpowiednio. Ale coś musi temu przeszkadzać. To jest w ogóle podłączone. Właśnie. Dobra, bramka od kółka, od jazdy do przodu, od jazdy do przodu. End. Silnik do jazdy będzie potrzebny. To już będzie raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Teraz te cofania. Tak, XOR. Wejdź do silniku. Okej.
kursor, jak będzie to się wyłączy. Ta dolna. To jest kursor. To jest kursor. To jest end, więc to jest faktycznie XOR. Tutaj musi być wyjść do silników. Każdy tam na 3. No nie wierzę, pod koniec live'a ktoś pomyślał, a powierzmy sobie. A, jeszcze muszę sobie ustawić jedną rzecz. Pierwszy muszę podłączyć to jako kierownicę, to jako jazdę do przodu, to jako jazdę do tyłu. Po drugie, ustawić wszystko dobrze. Do przodu, do przodu, do przodu. Do przodu. Muszę jechać do tyłu. Słyszycie to? Hello, that's not even English video. Tylko mogę powiedzieć. Nie chcę się rozkazać w innym języku, chociaż mogę. Już droga osoba, która pomyśla, że moje jest Pol, jest z jego kraju czy coś. Wyobraźcie sobie, że ten gościu tak ciągle wierci już przez 2 tygodnie, czy tydzień, od rana. Dobra. Działa piękniutko. Tutaj jak tutaj na szary. I to w sumie zrobiłem praktycznie wszystko już na tym live'ie. Nie wiem, niech G będzie wysokim tonem. Tutaj na przodzie. A tam muszę nie wszystko G. A F hashtag będzie tym niskim. Znaczy FIS. FIS to się chyba nazywa. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymię. Trzymaj tam mnie, bo ja nie wytrzymieć. Działa, muszę sobie podgłosić. Ze z tego u góry, który wierci i wierci. W sumie więc zostało mi tak naprawdę pomalowanie maszyny i zrobić wejście drzwi oraz wejście do maszynowni. Tyle mi zostało. To jest dosłownie ta sama wersja tej lokomotywy. A, jeszcze mi zostało zrobić te strzaki połączenia, ale to jest ta sama lokomotywa, na którą patrzycie, bo ma te same. Wszystko, co jest w niej, jest tutaj. Niczym się to nie różni.
No ale live już troszkę trwa. To dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się spodobało. I nie obiecuję, że na kolejnym live dokończę tą maszynę. Już teraz się biorę za kończenie. Ale dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało. Czekajcie, powiem to szybko. Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się... Dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że się... Jezu, to jest trudniejsze. Dziękuję, mam nadzieję, że... Dziękuję, że mam... Dziękuję, mam nadzieję, że się spodobało, że... Coś was zrelaksowało, choć jestem, no nikt nie jest zrelaksowany, jestem nudny. He. Dobra. Siemane. Nie, nie to. Do zobaczenia, cześć. Od będzie lepsze.